Zapraszam pani sołtys Jadwiga Mickiewicz. Zauważyłem. Chciałabym też zwrócić państwa uwagę na miejscowość Sidno. Jestem sołtysem Sidna i też uważam, że jest bardzo ładna wioska. Także chciałabym przy okazji zaprosić państwa radnych, żeby przejechali się i zobaczyli, że ta miejscowość też istnieje i że jest ładna. Ale i chciałabym przed centrum, żeby państwo przejechali się samochodem. To jest moja taka mała prośba. Ale głównie to chciałam powiedzieć na temat, jak zaczęłam być sołtysem, rolnicy do mnie zgłosili taką sprawę gradowiska. Ja rozmawiałam z panem zastępcą, panem burmistrzem, panem Rozem i pan powiedział, że w tej chwili nic nie będzie można zrobić. Chodzi o handel na targowisku producentów rolnych, tak? Rolników zwykłych, którzy nie mogą liczyć na miejscówkę tam na placu targowym. I w zeszłym roku były bardzo duże problemy z tym związane. I właśnie coś takiego pan burmistrz powiedział, że będzie jakaś taka pod koniec roku decyzja, że coś w tym temacie się zacznie dziać. Chciałam się zapytać, czy coś ruszyło. I tylko chciałabym powiedzieć, bo właśnie słyszałam w telewizji, nie wiem czy dobrze, ale słyszałam, że jest jakiś program unijny na takie tworzenie takich właśnie wydzielenia takiego targowiska. Jest duże dofinansowanie z Unii właśnie na takie utworzenie takiego placu dla zwykłych rolników, którzy naprawdę mają problemy ze sprzedażą swoich produktów. Dziękuję bardzo. Miejscowość, myślę tutaj z kolegami rozmawiam, że tu pan radny Włoski to kij na blisko włożył wszystkie miejscowości na terenie naszej gminy, to przepiękne. Są przepiękne, ale kamienie. Ale to już pana radnego ocena. Sidno rzeczywiście przepiękne, dlatego prośba dla producentów rolnych. To co ja mówiłem przy okazji omawiania tematu zmian opłaty stawki opłaty targowej, nie opłaty targowej, tylko cenników różnych za opłatę targową. Państwa, to co wtedy deklarowałem, wiąże się z uporządkowaniem pewnych kwestii na terenie targowiska. Fakt, o którym tutaj rozmawiamy, jest związany na przykład z niepomieszczeniem się wszystkich chętnych do sprzedaży na targowisku, w mojej ocenie, jest związany z tym, o czym tutaj mówiliśmy, z brakiem miejsca na targowisku wywołany w sposób sztuczny przez samochody, które nie opuszczają targowiska, a zajmują miejsce. Jeśli uda nam się to wyregulować, jestem przekonany, że wielu handlujących zrezygnuje z tego samochodu z tyłu, zostawi go na zewnątrz po to, żeby nie płacić. W ten sposób uda nam się wprowadzić tych wszystkich, którzy handlują na zewnątrz, a czasem przyznaje nawet przy chodniku za naszą akceptacją zgodą, do handlowania, uda się ich wprowadzić na teren targowiska. To, o czym mówimy, że pojawił się nowy dzierżawca i zaczyna regulować pracę na tym targu w sposób nieco inny, czyli na przykład wycofuje się z tych tak zwanych rezerwacji, jest nam na rękę, powiem szczerze, bo ja nie byłem zwolennikiem tego, żeby funkcjonowało coś takiego jak rezerwacja, czyli jakaś opłata, jakieś pieniądze. O tym żeśmy informowali, to dla państwa wiedzy, informowali Urząd Skarbowy o tych praktykach. Urząd Skarbowy nie stwierdził tutaj naruszenia przez dzierżawcę. Ale czy tak czy inaczej, ta forma tak zwanej rezerwacji ograniczała nam jako gminie możliwości skutecznego zarządzania tą powierzchnią handlową. W związku z tym ten pomysł pani Rudnickiej usunięcia tych samochodów z targowiska po to, żeby wprowadzić tam innych kupców, którzy chcą handlować, jest racjonalny i zasadny. To oczywiście wywołuje pewne napięcia i niepokoje, łącznie z jakimiś, tak jak powiedziałem, wycieczkami tutaj do nas, rozmowami, ale tego dialogu nie unikamy. Natomiast myślę, że w momencie wiosennym, kiedy ci producenci rolni rzeczywiście będą chcieli handlować swoimi produktami, a to na wiosnę myślę, że zacznie nie teraz, to do tego czasu, mam nadzieję, uda nam się rozwiązać ten problem i wygospodarować taką powierzchnię, w której będzie można rzeczywiście sprzedawać. To jest ten zamysł taki od samego początku, on jest trudno realizowalny.
No ale mimo wszystko dalej wierzę, że uda się go wprowadzić w życie. Panie burmistrzu, mogę jeszcze uzupełnić? Ja bym chciał się teraz jako człowiek, który mną zawiaduje, więc to muszę po prostu... Ale nie, trochę mnie pan radny chciałem konkretnie powiedzieć, szanowna pani sołtys. Proszę o skonkretyzowanie, jakie są potrzeby, bo były 4 wnioski w ubiegłym roku producentów, tak? Bo coraz mniej mam tych producentów wniosków, boję się. Ja jestem akurat z rolnictwem prawie pod fachem, chociaż już od dłuższego czasu nie wprost. Jeżeli będą takie zapotrzebowania, proszę mi się do mnie zgłosić. 4 wnioski były w tamtym roku i 4 wnioski były zaspokojone. Odpowiadam konkretnie, jeśli chodzi o producentów, którzy z pola przewożą na tego. I to, co mogę w tym momencie uzupełnić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze chciałem powrócić do tego, co pani sołtys powiedziała i pan burmistrz Mróz. Tak mi się zdaje, że jakbyśmy w jakiś sposób poszerzyli tą i te samochody prowadzić wam z te Targowicy w ogóle i dopuścili oni sami przyjadą, ci co to produkują, tą nadwyżkę swoją musieli sprzedać, to jestem przekonany na pewno, że tam wszystko na tym targu było tańsze. I my powinniśmy to zrobić, proszę Państwa, dla mieszkańców. Bo ten rolnik, który nadwyżkę sprzedaje, przecież tam 60% to jest pośrednik. Kupuje od rolnika, podwyższa cenę do góry i nam sprzedaje. I dlatego uważam, że powinniśmy zrobić, panie burmistrzu, w miarę naszych możliwości, żeby jak najwięcej tych co produkują sami, tych rolnicy, które mają nawet małe pola, małe działki, to nadwyżkę mogli sprzedać. I to dużo mniej by kosztowało na pewno tych nasz wszystkich. Ja mówię, że to by było z korzyścią dla kupujących, bo niestety kupujący kupuje, nie wie co kupuje. A jeżeli miałby, mógłby wybrać, czy od rolnika, czy od kupca, to wiadomo, że zamiast wybierze świeże i od producenta, prawda? Na pewno to by było z korzyścią.